Witam, z tej strony Shaggy, a dziś pokażę Wam kolejny scenariusz z tej puli scenariuszy dostępnych w World of Warcraft, czyli dokładnie będzie to Assault of Zanvis. Jest to taki dość nietypowy scenariusz, który będzie polegał na atakach powietrznych. Jest to dość fajnie zrobione. Jedynym minusem tego jest to, że niestety to odbywa się troszeczkę automatycznie. Czyli nie kierujemy tym samolocikiem, tylko on leci po pewnej trasie, a my musimy to wykonywać po prostu na bombardowanie. A musimy zniszczyć tutaj takie jakieś wielkie kyporite, to jest nazwane, które tutaj chyba są odpowiedzialne za tą osłonę, którą to widzimy przed nami, i musimy tu je bombardować. Dodatkowo, jako drugi skill czar do obrony, mamy taką osłonę, bo nie jesteśmy tu tak jak całkowicie bezpieczni. Jest doprowadzony do nas ostrzał przeciwlotniczy, i czasami po prostu trzeba będzie wykorzystać tą osłonę, aby przeżyć, żeby naszego statku. Ale teraz niepotrzebnie cisnąłem ją. Tutaj mamy to zdanie utrudnione, widzę, bo musimy dodatkowo pokonać jakiś. Ojojoj, oberwałem. Mayday, mayday. Musimy pokonać najpierw jeszcze osłonę, która broni tych kolejnych. No jest to taka mała odmiana. Gdybym miał do filmu, nałożyłbym czapkę pilota, bo jeżeli ktoś jest miłośnikiem jakichś zadań w powietrzu, a w Warcraftcie jest ich naprawdę niewiele, to będzie coś dla niego. Przedstawia się to naprawdę interesująco. Dużo widać jeszcze potencjał jest w tych zadaniach. No, udało mi się. Czyli zanim jeszcze oberwiemy rakietę, jednak pojawia się taki celownik. Jest to takie małe ułatwienie dla nas. To dobrze. No, jak widzicie, jest potencjał w tych zadaniach jeszcze. Można naprawdę w tej grze wymyśleć oprócz zwykłego takiego poruszania się jeszcze sporo innych, a tutaj mamy jeszcze utrudnione bardziej zadanie, ponieważ noszą to jakieś skorpiony teraz. Czyli musimy tutaj chyba z wyprzedzeniem troszeczkę strzelać. Oj, oberwałem. Był celownik, nie zauważyłem. Mam nadzieję, że nic mi się nie stanie. To nie tylko ja, ale to jakiś goblin w ogóle kieruje. Ja tylko jestem tutaj człowiekiem od bombardowania, można powiedzieć. Oj, znowu oberwaliśmy. Niedobrze. Niedobrze. Jest to pierwsza faza tego zadania, znaczy w tej chwili już jest druga. Później, z tego co pamiętam, trzeba będzie zejść na ziemię i dokończyć tą brudną robotę. Już własnoręcznie, bez pomocy żadnych maszyn. Tak, i teraz będzie wielkie lądowanie. Wszyscy zbliżają się do lądowania. I teraz dodatkowo otrzymujemy taką umiejętność, wezwanie takiego jakby nalotu do pomocy. Będzie to bardzo przydatne też, z tym, że ma to 45 sekund cooldowna, czyli będziemy musieli to umiejętnie wykorzystywać.
Jest z nami druid, Red Knight, także myślę, że poradzimy sobie swobodnie. Bez większego kłopotu. Można tylko podjechać bliżej. Ostatnio, jak wiecie, pewnie wyszedł najnowszy patch, który dodał nowe zadania, taką nową linię fabularną, którą spróbuję w którymś tam filmie wam pokazać, bo jeszcze nie zacząłem. Dodatkowo tam parę kosmetycznych zmian też weszło. I weszła jedna, która mi się bardzo nie spodobała. A mianowicie, jeżeli ktoś był tyle czasu przyzwyczajony do wyglądu tego tulpitu, czyli takiego wyglądu, można powiedzieć, no, opisu statystyk naszych przedmiotów, to tutaj zostało to drastycznie zmienione. Kto gra, ten wie. No, ja byłem przyzwyczajony do starych tych i jakoś tak dziwnie się poczułem. Teraz się powoli do tego przyzwyczajam. Ale wolałbym jednak ten stary wygląd. Tyle lat jednak gry. A chłopaki to z Blizzarda coś próbują zmienić. A może to z czasem wyjdzie i na dobre, zobaczymy. Jakiś na pewno pomysł mają. Jest troszeczkę zmiana tych opisów, rodzaju opisu tych statystyk. Troszeczkę to się różni. Pierwszy raz jak wszedłem, to się pogubiłem. Myślałem, że to jakiś błąd jest. Bo szczerze mówiąc, tam nie wnikałem. Nie jestem aż takim totalnym, można powiedzieć, maniakiem, żeby wszystkie zmiany czytać, jakieś tam po łebkach poczytałem na temat zmian właśnie w tym patchu, a resztę miałem zamiar po prostu sam w trakcie zabawy sobie już rozgryźć. No ale byłem zdziwiony i pytałem tutaj parę osób, o co tutaj dokładnie chodzi. W tym wszystkim wiem sobie jeden bandaż. Ślizga mi się ręka pod tym po stole. No, jem. Co jest ciekawsze, takie zmiany dla Huntera, to w końcu nie muszę rzucać sobie jednego aspekta, który został całkowicie zlikwidowany. Aspekt of the Fox, czyli ten taki lisek. I mogę nawalać z Cobra Shota biegu, co mi się bardzo podoba. Co bardzo przyjemnie i ułatwi grę Hunterem, szczególnie na jakichś wyprawach czy rajdach, gdzie jesteśmy w jakimś dużym mobilnym ruchu. Wymaga to takiego większego poruszania się, a potrzebujemy odzyskać ten fokus. To jest w sam raz dla nas. Dobrze, ja się teraz pogubiłem, bo nie wiem, gdzie chłopaki są. Aha, tutaj są, dobra. Jeden nie, drugi tutaj. No i przemieszczamy się do... Ojej, spulowałem, spulowałem. To nic, może się uda zrobić to w ten sposób. Idą z tyłu, pomóżcie. Zrobiłem jeden z podstawowych błędów. Troszeczkę. Za bardzo się wypaliłem. I ta grupka potworków rzuciła się na mnie. Ale tu widzę, że trzeba chyba wyczyścić jeszcze pozostałe. Podleczymy moją Godzillę, tak nazywam swojego wieżaczka, o którym w odcinku to mówiłem.
Tych scenariuszy jeszcze troszeczkę zostało. Ja się postaram jak najwięcej ich pokazać. Znaczy pokazać wszystkie. Może one nie są zbyt ciekawe, takie zbyt widowiskowe, ale są integralną częścią gry i może akurat kogoś zainteresują. Co to takie historie? Ze świata Pandarii. Zobaczymy, co z tym nalotem. A, bo tu się do mnie wzięły te potwory przybrzyły. Też wiemy ten nalot, zobaczymy, co on da. No dobra, scenariusz jak widzicie ma się ku końcowi. Ten finałowy już komander teraz polegnie. Także tak to się prezentuje. No i bardzo ładnie. Także tak to wygląda. Ja się z wami będę żegnał. Zapraszam na kolejne moje filmy. Oczywiście będą też z Warcrafta i być może z Gwiezdnych Wojen i z Warzy. Także cóż, do zobaczenia. Tymczasem Baremasem. Hej.